dobry kochani, witajcie. Witajcie w trzecim dniu Vlogmas. O, widzicie, ja nie jestem w stanie nic sama zrobić. A, słuchajcie, zdarzyło się tak, że chciałam dla Was mieć niespodziankę na ten Vlogmas. I tak przedobrzyłam, że sama o niej zapomniałam. Ewka, pokaż. Ewka, pokaż tą niespodziankę. Słuchajcie, mam kalendarz adwentowy. Kupiłam go tak dawno temu, że zupełnie o nim zapomniałam. No, cóż mogę powiedzieć, ale przypomniało mi się wczoraj. Tylko przypomniało mi się późno wieczorem, jak już miałam dla Was zmontowany vlog, znaczy się Vlogmas. I co? Gdybym ja wczoraj jeszcze chciała go otworzyć i od nowa montować film i od nowa wgrywać, to by wczoraj po prostu nie został wrzucony na kanał, a tego nie chciałam, więc stwierdziłam, że dobra, po prostu dzisiaj Wam po prostu od razu na dzień dobry otworzę wczorajsze, przedwczorajsze i dzisiejsze pudełko, tak? Czyli 1, 2 i 3. Tutaj mamy urodowy kalendarz adwentowy. Ja takie chciałam i postanowiłam, że nie będę kupowała jakichś tam, wiecie, czekoladek, jakichś tam dla zwierzaczków, bo jak dla zwierzaczka, to jak się ma jednego w domu, to można by było. No bo ale przecież ja mam nawet 6 kotów, więc no bo jak liczyć rudego, to mam 6. O, widzicie, Ewka tutaj jako dziewczyna, wiadomo, już w sumie kobieta, no to widzicie, też chcę. I stwierdziłam, że ponieważ tutaj na dywanie jest, będzie najwygodniej, to to Wam tutaj pokażę, bo tak mi się wydaje, że tutaj najbardziej będzie widać, najwięcej. Chciałam po prostu taki kosmetyczny kalendarz. Ja nigdy kalendarza adwentowego nie miałam. No nie licząc takiego czekoladkowego, jak tam byłam dzieckiem, ale no może już takim starszym dzieckiem, ale tak we vlogach, słuchajcie, w tych zimowych vlogmasach nigdy żadnego takiego, który z Wami otwierałam, nie miałam, no i naprawdę ja go nawet Wam nie pokazywałam, jak kupiłam, dlatego że chciałam, żeby to była po prostu niespodzianka. Mam nadzieję, że pomimo tego, że zapomniałam, dopiero wczoraj mi się przypomniało, no ale dobra, wiecie, jeden dzień tak naprawdę zapomniałam. No, a że teraz jest tak, że ten film nagrywam i od razu wieczorem chcę go Wam rzucać, a i tak on jest tak naprawdę późno w nocy, praktycznie przed północą ten vlog się pojawia. No to naprawdę już stwierdziłam, że lepiej będzie, jak Wam to dzisiaj pokażę. Tą jedynkę, dwójkę i trójkę sobie dzisiaj otworzymy. To będzie przedwczorajsza, to wczorajsza, a to dzisiejsza. Więc zaczniemy. Powiem Wam tak, no tutaj ogólnie ja sobie przeczytałam, co tutaj jest, no ale za dużo to tutaj nie widać. Są to kosmetyki, są to rzeczy kosmetyczne, jak wiecie, jak się domyślacie. Widzicie, no kot jak widzi kartonik, to od razu, nieważne co jest, trzeba się do niego dostać. Ja Wam powiem, że bardzo się cieszę. Tak bardzo, że sobie w ogóle o tym przypomniałam, bo ja, wiecie, ja nie byłam przyzwyczajona, bo ja nigdy nie otwierałam. To jest pierwszy rok, pierwszy vlogmas, w którym ja otwieram w ogóle kalendarz adwentowy. I mam nadzieję, że ja sobie będę codziennie o tym przypominała. Jak nie rano, to mam nadzieję chociaż, że wieczorem, zanim po prostu skończę nagrywać vlog. Więc słuchajcie, trzymajcie za mnie kciuki, żebym ja codziennie pamiętała, bo to jednak 24 dni trzeba pamiętać codziennie. A ja wiecie, jaki jestem człowiek, nieroztrzepany trochę czasami i no mogę zapomnieć, ale mam nadzieję, że, no, że jednak nie zapomnę. Więc otwieramy dzisiaj, no i mam nadzieję, że wybaczycie mi po prostu tą, że tak powiem, delikatną wpadkę kalendarzową. Mamy tutaj jedyneczkę,
Więc przedwczorajszy kosmetyk się otwiera. O, jajajajajajaj. Jeju, już mi się podoba. To jest, widzę tutaj, jest napisane, że to jest oczywiście, no nie po polsku, po angielsku, ale że jest to kremowy cień do powiek. No powiem Wam, że ten kolor róż, taki zgaszony róż, powiem Wam, że bardzo, bardzo ładny. Bardzo ładny. Mam nadzieję, że to widać, bo tak mam Was przekręcone. Ale o, zaraz zobaczymy, otworzymy. Taki z brokatem, z takimi drobinkami. To jest taki przydymiony róż. Bardzo ładny. Myślę, że będzie fajny. No i powiem Wam, że nawet pojemność jest fajna. Jak na cień, to dość spory. No dobra, więc jedyneczkę mamy otwartą. Idę sobie zaraz do toaletki, na toaletkę położyć. Wypróbujemy. Wypróbujemy, dobra. No powiem Wam, że podoba mi się. Na razie dobrze, zaczynamy. Dwójeczka, czyli z wczoraj. Otwieramy. Kochani, tutaj mamy płynny rozświetlacz. Nie wiem w jakim to jest kolorze. Ale wygląda na taki całkiem też jakby odcień różowego. No powiem Wam, że też ciekawe. Ja mam dwa rozświetlacze z Eveline. Takie też właśnie płynne. No ale fajnie wypróbować. Zobaczymy. Dobra, także mamy na razie jedynkę, dwójkę i teraz trójka. Trójka jest dosyć taka długa, duża. Zobaczymy, co tutaj trójeczka przedstawia. I tutaj mamy maskarę. Maskarę tuż do rzęs. Oczywiście na pewno jest, o jest czarna, dobrze widzę, także. Fajnie, bo powiem Wam, że mi się kończy. Jaka fajna szczotka. Ja lubię takie duże szczotki. Naprawdę. I to jest naprawdę fajny, taki dosyć duży tusz. Ale jaka szczotka fajna. O, ja coś czuję, że jutro to będę normalnie próbować wszystko. No, także fajnie. Ja się cieszę. Mam trzy naraz otwarte pudełeczka. No. Także pudełeczka powkładam. Żeby tak ładnie wyglądało cały czas i żeby mi się tutaj nic nie poprzesuwało. Będę sobie wkładać. Powiem Wam, że naprawdę to jest takie, naprawdę, no jak dziecko się cieszy. Ale chciałam mieć taki urodowy kalendarz. No wiecie, że ja tam lubię takie pierdołki do makijażu. Lubię testować różne rzeczy. Lubię też moje sprawdzone, ale nowości też bardzo lubię. No, także jutro będzie czwóreczka, ale powiem Wam, że fajnie. Nawet bardzo się cieszę, że dzisiaj te wszystkie trzy rzeczy otworzyłam, bo tak jakoś, nie wiem, czuję się taka bardziej sprezentowana. fajne rzeczy. Cień do powiek, wpłynie rozświetlacz i tusz. Naprawdę powiem Wam, fajne rzeczy. Zaczyna mi się to bardzo podobać. Także kochani, byle do jutra, byle do jutra. Jutro otwieramy czwóreczkę, trzymajcie kciuki, żebym nie zapomniała. Nie wiem, w którym momencie dnia otworzę, ale mam nadzieję, że otworzę. Dobra, a teraz już zaczynamy dzień, zaczynamy vlogmas. Dzień trzeci. Także zostańcie ze mną. Słuchajcie, wczoraj wieczorem pół godziny przed zamknięciem MediaMarktu dostałam SMS-a, że moja reklamacja została zakończona i
reklamowany sprzęt jest do odbioru w punkcie, czyli w Mediamarkcie. Jadę po mój telefon, jedziemy i zobaczymy. Mam nastawienie takie, wiecie, nie? No. Jakie w Polsce można mieć nastawienie? No, takie mam nastawienie. Idź pan stąd. Idź stąd. Że tak rozpatrzyliśmy, czyli naprawiliśmy tak jak poprzednio, czyli nic nie zrobiliśmy. Sprzęt nowy kupiony za kupę pieniędzy jest cały czas wadliwy, nienaprawiony i niech się pani całuje, pocałuje tam, gdzie... No. Mówię ci, gdyby przyszedł jakiś celebryta albo telewizja, a nie ma problemu, to jest ich dyrektor by wyszedł od razu i... Ależ oczywiście! No. Nie wiem, tak, może źle myślę, mam nadzieję, że już w serwisie w Warszawie podeszli do sprawy poważnie. I jeśli stwierdzili, że jest to, nie wiem, albo wadliwy taki egzemplarz, to wymienili na niewadliwy, albo jeśli po prostu ten model tak ma telefonu, że cicho nagrywa, no to mam nadzieję, że... Ale aż tak cicho? No to jest aż nierealne, no bo przecież no... Stare telefony, o wiele starsze telefony lepiej nagrywały, więc no nie chce mi się w to wierzyć, ale różnie może być. Może jakiś taki, nie wiem, bubel, tak jak się zdarzają buble, nie wiem, w samochodach czy w innym sprzęcie. No w każdym razie mam nadzieję, że będę miała telefon, który dobrze nagrywa, który nagrywa tak, że słychać, co się nagrywa. Bo to nie jest tak, że dałam im do rozważenia, wiecie, tylko naprawę, albo tylko wymianę, albo tylko zwrot gotówki. Po prostu mieli wybrać to, co dla nich najlepsze. Ja napisałam, że chcę mieć po prostu... Mogę nawet dopłacić do innego modelu, droższego, ale chcę mieć działający telefon. No, nie będę się godziła na to, jeśli nic z tym telefonem nie zrobią, to z powrotem go będę reklamować albo już pójdę do Rzecznika Praw Konsumenta, ale mam nadzieję, że moje nastawienie po tym, co się wydarzyło z tym telefonem, bo minęły 2 miesiące, a ja wydając tyle pieniędzy nie mam telefonu nadal, więc jestem, wiecie, po prostu zła. To nie jest coś, bez czego nie da się żyć, bo mam swój stary telefon, który no nie może nagrywać i nie ma już pamięci, dlatego kupiłam nowy, ale no ale wiecie, no nie po to człowiek kupuje sobie coś nowego, żeby używać stare, nie? I żeby się 10 tysięcy razy jeździć w tą, w tamtą, siamtą i w kółko i załatwiać i się skupiać na czymś, co się kupiło nowe, a jest rozwalone. No także idziemy, zobaczymy. Jeszcze mamy, słuchajcie, nie wiem, 10 minut drogi. Wiesz, ja nie wiem jak ty, ale ja zakładam, że podeszli do sprawy standardowo, czyli ja też. Tu się wkłada, zdejmuje to, to się wkłada. Następny. I będą mieli napisane tak jak tamci, że wymienili, tak? Że dali nowy głośnik, nie wiem, czy mikrofon, czy głośnik, czy cokolwiek. Niech się z tobą nie będzie cacka, o co ty myślisz? Ja też tak uważam, no ale ja tego tak nie zostawię. Może mówię, gdybyś była, wiesz, z telewizji, dyrektor, tak, o, no. Tu trzeba, o faktycznie, no wie pani. No, zobaczymy, nie chcę się nastawiać też źle, bo już ostatnio jak byliśmy, to się wywiązała taka peskuwa, kłótnia, że wiecie, ja tam jestem daleka od kłótni, no ale Artur już trochę nie wytrzymał, no bo każdy ma swoją rację, tak? My kupiliśmy sprzęt od nich i co mnie interesuje, że to nie oni to się tym zajmują, że to producent, że to, że tamto. Ale komuś się płaci, prawda? No ja u nich zostawiłam pieniądze za telefon. No i niech się martwią. I to jest trochę niefajne, bo jak sprzedać, to okej, ale jak już jest jakiś problem, to radź sobie sama. No tak jak w towarzystwie ubezpieczeniowym. No.
jak zapłacić za ubezpieczenie, to ok, ale jak się coś zdarzy i trzeba wypłacić, to mówi, pan se przewietrzy, pan se przewietrzy. Pan se przewietrzy, pan posłucha. Sąsiad, kiedyś mówiłem, zalał nam mieszkanie, nie? Dwa razy, bo nie było w domu i rury pękły. I w lutym, środek zimy, minus 15 stopni, facet rzeczoznawca przychodzi do nas i mówi, żeby sobie przewietrzyć. Mieszkanie, no zalane. To sobie wyobraźcie. Pan otworzy drzwi. Nie mam słów, no na to, co w tym kraju po prostu się dzieje, to jest szok, bo mówię, jak płacić, to jest okej, nie? No. Jak ty całe życie pracujesz i płacisz składki do ZUS-u, to też jest dobrze, ale jak zachorujesz, to prywatnie musisz wszystko robić, bo... No widzisz, no, no dobra, Myszko, zobaczymy co się stanie, no, bo już podjeżdżamy, nie uprzedzajmy, teraz. Wiesz. Nie, no ale ja nie będę nawet, słuchajcie, ani się sprzedać, ani nic, po prostu złożę... Kawę macie? Jakieś takie? Dzisiaj normalnie Kodziak jest. Nie, dzisiaj jest taka zamulona pogoda. Kodziak to film, Myszko. Ja wiem, Kodziak to jest film. Nie, Kodziak to aktor. Serial. No ale tytuł był taki też, Kodziak, nie? No. I później Borewicz miał chyba bodajże na ścianie plakat Kodziaka. Tak? Jestem taki... jeszcze mu się tak bujać. Patrz. Widziałeś, co jechało? No. Musi tak bujać jak Kodak. Łysy się zrobić też. Dobra, podjeżdżamy. No, jestem ciekawa. Bo tak było. Aha, bo wiecie, nie wiedziałem, że ale pamiętacie ten szał, jak na przykład Bruce Lee, nie? I wszyscy Bruce Manami się stali. Bruce Lee się stawali. Dawaj kija jakiegoś, będę kijem wywijał. Nie Bruce Lee, tylko Bruce'em Lee się stawali. No dobrze, Bruce Manami się stawali. No idź ta, jo. No, łazienkę robią. Każdy Bruce Lee by chciał być. No, zobaczymy, co tu mają. Dla nas ciekawego do zaoferowania. Ja mam nadzieję, że będzie dobrze, bo jestem już naprawdę nastawiona... Bojowo, bo wiem, jak jest, nie? Bo już zauważyłam, jak próbują się... po prostu wymigać. Przecież gdyby ten telefon dobrze działał, to ja bym była szczęśliwa i zadowolona i nie chciałabym nic od nich, tak? No także lecimy, trzymajcie kciuki. Ale mnie to już w tej chwili już mnie nie interesuje, co tam zostało zrobione, wymienione. Ja tego telefonu nie odbieram, bo ten telefon jest zepsuty. Wie pani, no ja rozumiem, natomiast ja nie jestem tutaj ofiarą. Ja się bardzo cieszę, że pan rozumie. Ja wiem. Ja nie mam do niego pretensji, tylko ja po prostu tego telefonu już nie odbiorę, no. On jest nadal niedziałający. Nie potrafię powiedzieć, jak bardzo jestem zła. Gdzieś tam jakaś iskierka nadziei się we mnie tliła, wiecie? Naprawdę, jakaś tam iskierka. CTDI. Tak, CTDI. No i co się okazało, słuchajcie, znowuż. Siedzieliśmy tam ponad pół godziny. Musieliśmy zrobić burdę, żeby ktokolwiek w ogóle się nami zainteresował. Pierwsza sprawa, no telefon wrócił z naprawy, ale nie ma nawet karteczki, nie ma informacji z tym, co w ogóle zostało zrobione. Pracownik już nie wiedział, co ma nam powiedzieć, bo ja powiedziałam, że ja nie odejdę stąd bez informacji,
co w ogóle zostało zmienione w tym telefonie, co w ogóle zostało naprawione. Czy on sobie tam leżał po prostu 2 tygodnie prawie. No i pracownik znowu wezwał kierownika i znowu przyszedł jeden kierownik, drugi kierownik, ten, który był poprzednio, znał już sprawę. I ja powiedziałam, że ja w tej chwili już tego nie popuszczę. Ma sobie odtworzyć, ma sobie... I o co? Pan siedział pół godziny na telefonie do serwisu. Serwis do momentu, kiedy wyszliśmy, nie odebrał telefonu, bo czekajcie w kolejce sobie, albo pocałujcie nas. Powiedzieliśmy temu kierownikowi, że ma sobie wziąć swój telefon, nasz telefon i ten niby telefon naprawiony i sobie nagrać filmik i odsłuchać. No to to zrobił, no to się zdziwił. Ale powiedział, że to musi być wadliwy egzemplarz, dlatego że no wiele tych telefonów zostało sprzedanych i nie było takich reklamacji. Więc nie mam słów. Powiedziałam, że nie wezmę tego telefonu, nie odbieram, nie akceptuję reklamacji, nie akceptuję tak zwanej naprawy, która była tutaj wykonana i mnie to nie interesuje. Ogólnie no Samsung... Masakra. Ma gdzieś. Podeszli po prostu, robią z ludzi idiotów, wariatów. Sprawę. Twierdzą, że coś naprawili, nie ma informacji, co naprawili. Ja mówię, wie pan co, ja już nawet nie mam... Ja nie przychodzę po to, żeby się tutaj kłócić, ani robić jakieś pretensje. Ja mówię, wiem, że wy jesteście sklepem, producent to jest co innego, sklep, wiadomo. Ale ja kupiłam ten telefon od was. Pieniądze zostawiłam u was. Jestem 2 miesiące bez telefonu i bez pieniędzy na ten telefon i tego tak nie zostawię. Nie interesuje mnie już odbiór tego na telefonu. No i napisali pismo jeszcze raz przy nas do tego serwisu, że po prostu chcemy wymianę modelu, w ogóle telefonu, albo zwrot gotówki. Nie interesuje mnie, powiedziałam, że ja tego tak nie zostawię. Ja do was jeżdżę setny raz po prostu, w tą, w tamtą, jak kretynka po prostu. I nie odbiorę już tego telefonu. Nie interesuje mnie to. Ten telefon już jest przeorany. Już nie mówiąc o tym, że wydaliśmy 109 zł na szkiełko, nie? No, na szybkę. Nie mam słów. No, Samsung... Jestem tak wnerwiona, że już dawno nie byłam tak wnerwiona na nic. Naprawdę. I kolejne teraz 2 tygodnie będziemy czekać na informację, nie wiem w ogóle jaką, ale ja tego tak nie zostawię. Powiedziałam do niego, że nie zostawię tego tak. Nie zostawię tego tak. Nie będą mnie robić ze mnie wała. Ja wiem, bo ja nie po to kupiłam nowy telefon, żeby go sobie wrzucić do kosza na śmieci. Ja, gdybym kupiła używany telefon, mogłabym kupić sobie wadliwy telefon, uszkodzony w jakikolwiek sposób, bo jest to telefon używany, więc mam prawo kupić popsuty, ale nowego ze sklepu nie mam prawa kupić popsutego, więc ja tego tak nie zostawię. Nie, no poważnie. Poważnie. Słuchajcie, było tak, że kierownik wziął mój telefon. Wziął i porównał sobie. I jeden pracownik, później przyszedł przedstawiciel z Samsunga i też słuchał. No. I faktycznie cicho było. Mój telefon głośno na cały regulator i tamten telefon też na cały regulator i tamtego nie było słychać w ogóle. Odbywa się to, mam wrażenie, w ten sposób, że jest, jeśli już tam coś naprawiane, to po prostu jest przekładany dany tam jakiś elektroniczna część. No i wiadomo, nie? I pakowane do tego. Ale to jest istotą naprawy, nie? Naprawa ma być skuteczna, a nie, wiesz, poza tym żadnej informacji, czy cokolwiek zostało zrobione, czy on sobie tam po prostu poleżał przez te 2 tygodnie, nic. Ja mówię, o nie, nie będziecie ze mnie wariata robić. Ja tylko jeżdżę w tą i z powrotem.
jak idiotka. No słabo, bo to Samsung tak mają w dupie. Niby wiesz, niby taka firma marka, ze średniej półki to jest, tak, nie? Można powiedzieć. No, ale no, bardzo słabo. Jestem wściekła po prostu. I nadal widzicie, nie mam telefonu, który kupiłam, nowy, ze sklepu. To jest nieprawdopodobne, żeby w XXI wieku takie rzeczy się działy. No, kochani, a poza tym to Myszka chciała wam powiedzieć, że załatwiła tą sprawę i teraz jedziemy załatwiać inne sprawy. Już mam dość dzisiaj. Tak? Tak. No. Wy też na pewno macie swoje jakieś tam inne problemy. Aha, i wiecie co? Ten pracownik powiedział nam taką rzecz, o której nie wiedzą klienci. Że jak wy napiszecie odwołanie. Zaczekaj, myśmy pojechali gdzieś na spacer. Dobrze. Że jako wy, jako napiszecie odwołanie, nie? Że taka rzecz miała miejsce, nie? Ale odwołać się trzeba, nie kolejną reklamację. Wiecie, tylko że ludzie tego nie wiedzą. On powiedział, że klienci tego nie wiedzą. No to tylko wtedy odwoływać się po wtedy prostu. Serwisowi zabierałem pieniądze. No. Za taką naprawę. No widzicie. No on już się właśnie odwołał do gwarancji, bo powiedział, że kolejny raz reklamować to nie ma sensu. To bardziej, że ja powiedziałam. Nie ma opcji, ja już nie chcę żadnej naprawy, nie interesuje mnie. Dobra, a gdzie pojedziemy? No czekaj. Nie wzięłam wody z domu. Wody? Do picia. Skończyła mi się. A tam z tyłu jest jakaś, nie? Nie wiem. O, słuchajcie, przyjechaliśmy sobie trochę pochodzić. Do parku, do lasu. Myśla mówi, że się we wszystko w niej gotuje. Już tak, bo tak się we mnie wszystko gotuje. Po prostu mam... Najgorsza jest taka, tak właśnie jak Artur mówi, taka... Bezradność. Zobaczcie, jakie tu fajne domki sobie dzieciaki pobudowały. Bezsilność, no to jest bezsilność. Taka bezsilność, wiecie, bo nic nie mogę zrobić, nie, tak? Wydałam pieniądze na nowy telefon i nie mam ani pieniędzy, ani telefonu i nic nie mogę zrobić. I to nikogo nie interesuje, tak? I ze złości bym... Nie wiem, co zrobiła, a nic zrobić tak naprawdę nie mogę. I jestem uzależniona od... od kogoś, kto ma w dupie. I byliśmy jeszcze załatwić dwie rzeczy i powiedziałam do Artura, że chcę iść do lasu, trochę pochodzić, bo muszę odreagować, bo naprawdę jestem taka wściekła, że naprawdę dawno już nie byłam wściekła, bo ogólnie staram się nie denerwować i nie... Wiecie... Jakoś tak jest bardzo się nie przejmować jakimiś takimi przyziemnymi rzeczami, na które za bardzo wpływu nie mam, ale na tą sytuację jestem naprawdę wściekła, bo już mam po prostu tego dość, już mi się przelało. Dobra, także przestaję teraz ale gadać zobacz, o tym. Ale wygrałaś, że tak powiem, jakby to powiedzieć, nie swoją niepewność, a wygrałaś no też nie walkę, ale no jednak ten strach, o, ten strach związany, kochani, z tym, bo Myszka bardzo bojała, że ma tutaj w tarczycy ten, nie? Aha. No i... No to wiadomo. Pan Bóg jakoś tam, no... No tak, ale to są dwie różne przecież rzeczy. No ale jakby tutaj, wiesz, na jakimś polu zawsze coś tam dajesz sobie radę, nie? No dobra, także spacerek. Pięknie tu jest, pięknie. Patrz, jaki plac budowy będzie. Patrz, wszędzie budują teraz już. Zobacz. Mhm. Ja pierdolicie, patrz. Niedługo jezioro zabudowało. Zbiornik retencyjny. Podeszliśmy pod taką górę, że
Już mi wszystko przeszło. Nie, żartuję. Trochę. O Jezu. Ja się smucham. Ale fajnie tutaj u góry. A fajne jest to, że tutaj mogę sobie głęboko poddychać. Ale fajnie. Zero ludzi. Nikogo nie ma. Sami. Jeden pan tam biegał na dole. Ojejka, pięknie. Zobaczcie, jak tu jest fajnie. Żywego ducha. Nie ma tam Artur. No, powiem wam, że przyjdę do domu, to jakiś obiad muszę zrobić. Ale tu jest fajnie. Gdyż już wszystko przeszło. Tak? Aha. Ej. Dałam, dostałam w kość. Artur mówi, chodź pod górę, to ci się wszystkiego odechce, wszystko ci przejdzie. No. I miał rację. Fajny, taki dziki tutaj jest las. No musiałam wam pokazać to miejsce. Tutaj nas jeszcze nie było. Jeszcze tej zieloności to zostało trochę. No. Jeszcze tu ptaszki jakieś śpiewają. Pół ptaszka jeszcze. Pięknie tu. Te paprotki. Zobaczcie jaka dróżka, alejka. No naprawdę. Tu jest jeszcze, nas nie było. Tutaj rowerami jeżdżą. A, to jest to, co wtedy żeśmy szli do tego. Tak, ale tędy nie szliśmy. My jakoś in... Tędy? Tak. To latem było, ale jakoś chyba nie w tym roku, tylko w poprzednim. To było zejście z strony. No. Ty, to było mega wczesną wiosną, jeszcze śnieg, pamiętam, leżał trochę. To ślisko było, no, pamiętam. Ale jakoś tego miejsca tutaj... To było tutaj, co żeśmy tutaj... Z paprotkami. Wybrali, jak zwolnili, że można chodzić do lasu. Tak, to faktycznie. To było dawno temu. Ale zobaczcie, jak tu jest pięknie z tymi paprotkami. Takie, zobaczcie. Mochem, wszystko porośnięte. Tutaj jak z takich filmów, wiesz, z horrorów. No. Naprawdę. A w horrorach mchu dużo dają. No. Zobaczcie. Oni tam dbają o mech. No. Taki las, wiecie, taki mroczny, nie? No. Ciemny ekran już. No. Fajnie to wygląda tutaj. Z tej strony, z tej. No. Myszek wszędzie. Piknie, że hej. Chyba się trochę zgubiliśmy. Zboczyliśmy z trasy. I skończyła nam się ścieżka. Nie ma dalej drogi. Nie wiem. Tam jest jakaś ścieżka, ale nie wiem za bardzo jak tu dojść, bo to jest tak stromo teraz. Ja myślę, Artur, że trzeba tu zawrócić, wiesz? No a jak tam nie będzie, gdzie przejść? No ty przelecisz. Ja. A jak tam? To tędy, o, może tu bardziej. Dobra. No, ale ile? Takie wiatrołomy to są. No. Wygląda jakby chodzić jakiś.
No grubo. Chyba zboczyliśmy za bardzo z trasy. Wybraliśmy trasę dla rowerów. Już rozluźniona. Teraz jestem już w prawdziwym dzikim lesie. O, jestem rozluźniona. Żeby się nie przewrócić. Nie wiem, gdzie dotarliśmy. Słuchajcie, nie wiem. Zobaczcie, co tu mają pobudowane. To jest taki mega tor przeszkód dla rowerów. Ja, co tu jest w ogóle? Kto to pobudował? I tam przez cały las są takie właśnie tory dla rowerów, takie ekstremalne. Ja, no nie. I niech mi Artur nie mówi, bo my tutaj nigdy w życiu nie byliśmy i ja teraz nie wiem, gdzie tu iść. Nie wiem, gdzie tu jest jakaś droga, bo mi się wydawało, że jest. Zobaczcie. Tak? Damy radę. Zobaczcie, tu jest Artur. Takie tam są krzaki. Yeah. No nic, idziemy. Idziemy szukać drogi. Najwyżej pójdziemy na jakiś autobus szukać samochodu. Szok. I niedowierzanie. Artur potrzebuje nawigacji, bo nie wiemy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w czarnej. Ja w życiu tu nie byłem. Ja też, a widzisz, a mówiłeś, że byliśmy, że... Słuchajcie, kochani, mam polędwiczkę wieprzową i będę robiła przysmaczki dla kotkików. Bardzo cieniutkie plasterki, takie naprawdę musi być mega ostry nóż. Bardzo cienkie plasterki. Zadzwoniłam do szwagra, bo on już to robił, ja to robię pierwszy raz. I chciałam zapytać, jak on to robi. Więc tak, bardzo cieniutkie plasterki, takie wiecie, dosłownie jak chipsy, nie? No i wtedy no najlepiej suszyć na suszarce do grzybów, ale że ja nie mam, no to można też w piekarniku. Tylko to trzeba robić tak, żeby się nie przypaliły z zewnątrz, bo podobno trzeba pilnować i przewracać. Więc tak, 45 stopni, piekarnik na termoobieg i uchylone drzwiczki, tak trochę uchylone, żeby ta wilgoć odparowywała. No i trzeba patrzeć, przerzucać. Można je... Najlepiej by było mieć coś takiego, żeby nie spadały, jakąś taką na kratkę, jeszcze jakąś jedną kratkę na te ruszta, wiecie. Coś takiego, no ja nie mam, będę kombinowała, zobaczymy jak to będzie szło, a jak nie, to będę coś innego myśleć, ale chodzi o to, żeby był przepływ powietrza, no i żeby nie spadało, bo to trzeba przerzucać i wtedy dużo roboty z tym jest, ale zobaczymy jak to będzie szło. No dobra, tak to zrobiłam, zobaczymy, tak pewnie się skurczył i bo... to pospadają, ale zobacz, najwyżej zmienię, a tak myślę, że może się sprawdzić, ale powiem Wam, że na to trzeba mieć dużo cierpliwości, ale nic, no mam nadzieję, że mi się uda, dobra, więc przymykam i pieczemy. A tutaj gotuję makaron, będę miała dzisiaj na obiad pesto, które robiłam, pamiętacie, z bazylii i dzisiaj taki będzie obiadek. No dobra, zobaczcie, moje chipsiki dla kotków włożyłam do takiego słoiczka, co jeszcze kiedyś z miodem dostałam od siostry, 3 takie słoiczki. No i co? I powiem Wam, że będzie test, nie? No, trochę jest roboty z tym przewracaniem tego, no ale dał radę na szczęście. I co powiecie na chipsiki? Emilka, co nie? A gdzie jest Karol? Ogólnie smakuje. Karol spał w kontenerku. On lubi spać w transporterku. I co, Karol? Będzie dobre? Czy nie? Oj, chyba będzie dobre.
No, dobre. Tylko Emilka coś nie bardzo. Emilka woli jednak takie świeże. No dobrze, kochani. Dzień był bardzo intensywny, stresujący, nieprzyjemny, więc trzeba go zakończyć. Jest już późno, więc ja zabieram się za pójście się umyć i spać. Przed chwilą wrzuciłam wam film, także zaraz idę spać. Chciałam się tylko pożegnać, powiedzieć wam papa. Mam nadzieję, że u was dzisiaj lepszy był dzień. Trzymajcie się ciepło. Buziaki.